Chciałem bardzo podziękować ważnym instytucjom i osobom, z którymi mamy zaszczyt realizować to przedsięwzięcie, czy dwa przedsięwzięcia, bo mówimy tutaj przeważnie o spektaklu, ale nasza współpraca dotyczy także wystawy. Myślę, że to jest też taka wartość, która była akcentowana przez prymasa, wartość tego, że dopiero w społeczności, dopiero razem możemy realizować tak naprawdę pozytywny, społeczny, duchowy program. I tu kilkakrotnie była mowa właśnie o tym, że spotkanie z ludźmi, dziękowaliśmy, Państwo dziękowaliście sobie nawzajem też w niezasłużony sposób i to jest to, tak? To znaczy szalona wartość spotkania instytucji, ludzi, którzy chcą razem robić pozytywne rzeczy, spotykają się pod wspólnym parasolem i ducha, i pewnej kultury i dają temu razem wyraz. Więc dlatego podziękowania też dla wielkich nieobecnych, czyli dla Ministerstwa Kultury i Sztuki, Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego, które jest głównym sponsorem tego spektaklu. I naprawdę to, że ministerstwo daje szansę tego typu przedsięwzięciom, to jest coś niesamowitego. Tak? Znaczy, bardzo trudno byłoby to, podejrzewam, w innej rzeczywistości zrealizować. Wielkie podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego i nie Departamentu Kultury, tylko... Nie, Departamentu Kultury, dobrze, bo się powiem. Departamentu Kultury. Przede wszystkim marszałka. I marszałka, tak, a pana Roberta Gotka, który reprezentuje marszałka i też we własnym imieniu pięknie tutaj powiedział, ale i pana marszałka Ortyla, który osobiście dał nam szansę, zobaczył w tym przedsięwzięciu coś wartościowego i nie wahał się dofinansować i wesprzeć nas też organizacyjnie przez kontakt z instytucjami kultury Podkarpacia. To już po raz któryś, więc to zobowiązuje. Postaramy się tego nie zmarnować. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi Janowi Nowarze i pani Jadwidze Skowron, która jest tutaj też obecna i za wsparcie ze strony teatru. No i możliwość wystawienia tej sztuki w takich ramach, jakie, przepraszam, ośmielę się powiedzieć, jej się należą, ale też nie jest łatwo takie wsparcie uzyskać, no, na przykład w Warszawie, ale w Rzeszowie okazuje się jest taka możliwość. Panu dyrektorowi Łukaszowi Zagrobelnemu za to, że też zdecydował się razem z nami zrealizować wystawę o prymasie. Bez pana wsparcia i tutaj zaangażowania ta wystawa po prostu nie miałaby miejsca, więc to jest kolejne takie partnerstwo, które tutaj mamy ogromną przyjemność realizować. Nieobecny również wójt gminy Zarzecze Tomasz Bury, który po pierwsze nas tutaj gości, po drugie wytrzymuje całą naszą tą dziwną rodzinę, która ma niespożyte siły kreacyjne i co roku coś wymyśla takiego, z czym się trzeba mierzyć i ratować i pomagać. I wielkie dzięki tą drogą. I też dla wszystkich instytucji Podkarpacia, które będą gościć ten projekt. Jest ich na razie, tych miejsc jest na razie 8 na Podkarpaciu. Ich pełna lista jest dostępna w informacji prasowej, nie będę wymieniał. Mamy nadzieję, że będziemy mogli w przyszłym roku ten projekt kontynuować, że to, co zobaczymy w niedzielę i w poniedziałek, spotka się z zainteresowaniem widzów, że uda się uzyskać wsparcie kontynuacji tego projektu na przyszły rok. No mogę powiedzieć tylko tyle, że w tym momencie już wszystkie bilety wyprzedane. To znaczy, po prostu przepraszam, ale to jest też jakąś miarą potrzeby. Czy my staniemy na wysokości zadania, no okaże się za chwilę, ale w każdym razie potrzeba mówienia o wartościach, o prymasie jest. Zbieramy na wszelki wypadek adresy zamówienia na kontynuację tej sztuki. I ostatnia rzecz taka, którą powiem od siebie. Tutaj na tym zdjęciu widzimy właśnie prymasa w Zarzeczu, w tej sali siedzącego. Tu jest ten piec, możecie Państwo sobie zobaczyć, za którym koleżanka nasza siedzi. To właśnie to zdjęcie jest zrobione tutaj, tu biegał prymas w piłkę, kopał z moimi ciociami i wujami także.
i udzielał im porad duchowych tutaj w tym, chodząc gdzieś tak zwane duchówki na rozmowy duchowe i moi siostrze mojego ojca, cioci Annie przekazał taką na kartce taką poradę, którą to jest, myślę, takim mottem może tego wszystkiego, co robimy i tym chciałbym zakończyć. On na tej kartce napisał: ktokolwiek zbliży się do ciebie, niech odejdzie lepszy i radosny. Lepszy i radosny. I jak odkąd to usłyszałem parę lat temu, to starałem się temu sprostać i mówię, kurczę, jakie to jest trudne. I ten człowiek, który przeżył tyle nienawiści też, powiedzmy wprost, tyle trudności, o czym opowiada sztuka, o czym opowiada wystawa, o czym w sposób charakterystyczny dla dramatu teatralnego państwo nam tutaj opowiedzieli, czy opowiedzą. No, ten człowiek to wszystko wytrzymał, więc chyba i my możemy, tak? No i to jest taka lekcja, która płynie, więc na koniec gorące podziękowania dla Rafała, dla Marty Sawickiej-Gzowskiej, dla Rafała Sawickiego, dla wszystkich państwa aktorów Redbada, Doroty, Magdy, Tomka, nieobecnego Jerzego Zelnika, że ponieśliście to i że stworzyliście to, tak? To znaczy, to jest niesamowite, ja już znam, jestem na próbach, mogę państwu powiedzieć, to jest coś niesamowitego, że udało się zrobić opowieść o świętym, no nie takim hagiograficznym, nie takim oczywistym językiem. Gorąco zachęcam do obejrzenia i teraz do rozmów z aktorami. Bardzo państwu dziękuję za tą obecność i też za jakieś partnerstwo w tym projekcie i za to, że jesteście z nami, jesteście z prymasem Wyszyńskim. Bóg zapłać, dziękuję serdecznie. Dziękuję.